Rynek kosmetyków rośnie, pojawia się coraz więcej niedużych producentów kosmetyków naturalnych. W zachodniej Europie to już jest poziom 10% całego rynku kosmetyków, w Niemczech jest to ponad 10%, kilkanaście, 13-16%. W Polsce myślę, że jest to ciągle kilka procent, ale widzimy silny trend rosnący. Po zwrocie w kierunku zdrowego trybu życia, uprawiania sportu, zdrowego jedzenia, ekologicznego jedzenia, konsumenci teraz zaczynają dbać o siebie i o swoją skórę pod względem kosmetyków również i zaczynają korzystać z kosmetyków naturalnych. Były robione badania przez GfK w kilku krajach europejskich, Europy Zachodniej i również w Polsce, które wskazały na to, że są dwa powody główne sięgania po kosmetyki naturalne. Pierwszym jest dbanie o ekologię, drugie dbanie o siebie i wiara w to, że kosmetyki naturalne są zdrowsze dla nas. I w Polsce ten drugi powód jest dominujący. W kosmetykach naturalnych cenimy najbardziej składy, czyli to, że rozumiemy, z czego dany kosmetyk się składa. Bardzo często jest, jego skład jest podobny do jedzenia i budzi to naszą sympatię i zaufanie. Kosmetyki naturalne i organiczne już wchodzą do drogerii i supermarketów. W Polsce jeszcze w bardzo ograniczonym stopniu. Ciągle dystrybucja kosmetyków naturalnych i organicznych to domena internetu i sklepów ekologicznych. Natomiast ja obserwuję rynek niemiecki i kosmetyki naturalne zajmują całe ściany w drogeriach takich jak Rossmann czy DM w Niemczech. Także myślę, że ten trend także do nas przyjdzie. Producenci kosmetyków naturalnych mają problem z rynkiem chińskim, ponieważ tam każdy kosmetyk wprowadzany na rynek musi być przetestowany na zwierzętach, więc jest to dla tych, którzy się certyfikują, czyli dla certyfikowanych kosmetyków naturalnych, rynek w tej chwili jeszcze niedostępny, jakkolwiek prawo chińskie ma się zmienić.